przyszedł do Jezusa pewien uczony i chciał go wystawić na pewną próbę. Spytał, co czynić, by mieć żywot wieczny, lecz Jezus przejrzał jego budę. Sam więc zapytał, co czyta w zakonie, w którym pokłada on swoją nadzieję. Miłuj swego Boga, rzekł całym sercem, a bliźniego swego jak samego siebie. Jezus to pochwalił, bo dobrze powiedział, choć wiedział, że czynów uczony ten nie ma. Dał uczonemu prostą odpowiedź, czyń to, a pójdziesz z pewnością do nieba. Lecz uczony miał wciąż harde serce, nie chciał się poddać Jezusa nauce. Zapytał więc dla usprawiedliwienia, a kto jest tym bliźnim wciąż niby jako uczeń. Jezus więc powiedział mu pewną historię o człowieku, co go napadli zbóje. Szedł tamtą drogę lewita oraz kapłan, lecz żaden z nich się nad nim nie litruje. Na końcu jechał pewien Samarytanin, ten podjechał do ofiary napaści. Rany mu zalał oliwą oraz winem, po czym na swoje bydle już nie wsadził. I zawiózł go do pobliskiej gospody i 2 denary dał gospodarzowi. Co wyda na to, ten jemu odpłaci, gdy będzie wracał ku powrotnej drodze. I Jezus pytał, który z tych 3 mężów bliźnim zdaje się być tobie. A on odpowiedział, ten co się ulitował, idź więc i ty czyń jak on podobnie. Jaka nauka płynie z tej historii, a jest to ważne, by żyć wiecznie z Bogiem. Lepiej być zgardzony jak Samarytanin, niż mieć harde serce jak uczony w zakonie. Jaka nauka płynie z tej historii, a jest to ważne, by żyć wiecznie z Bogiem. Lepiej być zgardzonym jak Samarytanin, niż mieć harde serce jak uczony w zakonie. Oh, yeah.